Katarzyna Jaśko, witam Państwa w studiu, witam Tomasza Stolarczyka, wójta gminy Rząśnia. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Nie może być inaczej, Panie Wójcie. Zaczynamy naszą rozmowę od bardzo dobrej informacji dla mieszkańców gminy Rząśnia, bo gminie udało się pozyskać 7,5 miliona złotych dotacji na strefę przemysłową. Lepszej informacji być nie może. Tak, jest to bardzo dla nas miła informacja. Ja tylko przypomnę radiosłuchaczom, że o ten projekt bardzo długo dosyć walczyliśmy, tym bardziej większa nasza radość i satysfakcja. Cały koszt tego projektu jest to działanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, oś priorytetowa trzecia, działanie 3-4 w ramach otoczenia biznesu. Niezmiernie się z tego cieszę, ponieważ dofinansowanie dostaliśmy pełne, czyli 60%. Z dokumentacji wynika, że uzbrojenie tej strefy, kosztorys, jaki dostaliśmy, jest to 12 milionów 200 tysięcy. 7,5 miliona dofinansowania. Spowoduje to, że przede wszystkim postaram się ożywić gospodarczo nasz teren, naszą gminę, co pozwoli nam zmniejszyć bezrobocie, co ułatwi społecznie nawet ożywić gospodarczo ten rejon. Ta strefa, zakres budowy tej strefy to jest droga dojazdowa do strefy oraz drogi, które będą w strefie. Przypomnę tylko, że będzie dostęp do tej strefy bardzo dobry, ponieważ będzie droga dojazdowa z drogi Łask-Częstochowa. Strefa będzie uzbrojona w całą infrastrukturę techniczną, czyli kanalizacja, wodociągi, urządzenia telekomunikacyjne wszelkiego rodzaju oraz całe zaplecze energetyczne, więc będzie można pomóc tam każdemu podmiotowi gospodarczemu, który się będzie chciał osiedlić w tej strefie. Wszystkie te warunki zapewniamy, więc będzie to bardzo, bardzo dobre warunki. Wręcz profesjonalne warunki do obsługi podmiotów gospodarczych, które będą miały ochotę w gminie Rząśnia założyć swoją działalność. Gmina będzie musiała przyciągnąć inwestorów. Czy ma już pomysły, jak to zrobić? Tak, ja Państwu przypomnę, że na uzbrojenie tej strefy mamy ten rok na ogłoszenie przetargu, przyszły rok i do końca października 2014 roku musimy zamknąć jakby projekt. Później zostaje nam czas na pozyskanie przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych, które będą tą strefę rozwijać i no, dawać moim mieszkańcom pracę przede wszystkim. I tutaj wiemy, że nie będzie to droga łatwa, natomiast no, troszeczkę czas jest jakby niedobry z tego powodu, że no, mamy kryzys generalnie i nie unikniemy, że naszego regionu też ten kryzys dotknie. Aczkolwiek to, że jest już uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie tego projektu pozwoli nam jakby już rozpocząć działania, żeby szukać podmiotów gospodarczych, które by w tej strefie się osiedliły. Ja tylko dodam, że ten projekt został bardzo wysoko oceniony, jest na pierwszym miejscu, to mnie niezmiernie cieszy i zdobyliśmy prawie 88% punktów możliwych do zdobycia. Więc co oferujemy również przedsiębiorcom? Przedsiębiorcy będą mieli dostęp do bardzo profesjonalnej strefy przemysłowej i do profesjonalnej obsługi tej strefy, więc będzie to jakby, te dwa punkty będą takim punktem, który spowoduje, że te podmioty gospodarcze będą w gminie Rząśnia się osiedlały. I o to chodzi, bo tak jak pan wspomniał, ekonomiści straszą kryzysem w przyszłym roku. Bezrobocie, słowo padło, słowo, które nie jest lubiane. Jeśli chodzi o dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, to wynika z nich, że właśnie w powiecie pajęczańskim, tutaj w naszym regionie to bezrobocie jest najwyższe, bo wynosi 14%, dla porównania w powiecie wieluńskim 12%, wieruszowskim 11,6%. To też pokazuje, że faktycznie trzeba działać. Tak, i staramy się przede wszystkim, powoli gmina Rząśnia staje się nie gminą rolniczą, tylko bardziej przemysłową. Dlatego staramy się wszelkie działania podjąć, żeby tak się stało jak najszybciej i pomóc przejść gminie przez ten okres trudny, okres transformacji z tej rolniczej na przemysłową.
To, co pani wspomniała, dotyka również gminy Rząśnia, wysoki stopień bezrobocia, zwłaszcza kobiet, dlatego stąd moje działania były wszelkie siły, że tak powiem, skierowane na to, żeby jak najlepiej tą strefę rozszerzyć, uzbroić, żeby spowodować, żeby te podmioty gospodarcze w tej strefie nam się osiedlały i żeby chociaż troszeczkę zmniejszyć to bezrobocie w gminie Rząśnia i w regionie całego powiatu pajęczańskiego. To bardzo ważne i tego życzymy, żeby się udało. Strefa przemysłowa za dotację, a teraz o innej inwestycji, która także jest dofinansowana. Trwa budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego. Będę dopytywać, jak idzie. Obiekt sportowy, który budujemy w tej chwili, jest to bardzo nowoczesny obiekt. Ja przypomnę państwu również to, że będzie pewna wymiarowa płyta do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, plażowej, bieżnia, cała infrastruktura lekkoatletyczna, plus do tego trybuny. Stadion będzie jakby wyposażony również w pewną, z całą infrastrukturę medialną, będzie można podwieszać również telebimy. Więc to jest taki nowoczesny dosyć obiekt, który w tej chwili budujemy. Nie ma żadnego zagrożenia terminowego. Wszystko zgodnie z terminem się odbywa. Mam nadzieję, że w czerwcu 2013 roku ten obiekt zostanie oddany i pierwsze mecze, pierwsze imprezy sportowe jesienią 2013 roku już będą się tam odbywać. Domyślam się, że mieszkańcy czekają na takie obiekty. Jest to zapotrzebowanie. Tak, ponieważ chcieliśmy stworzyć taki mały kącik rekreacyjno turystyczny, gdzie będzie można sobie nie tylko aktywnie spędzać czas, ale również usiąść, odpocząć, popatrzeć. Więc myślę, że nam się to udaje. Przypomnę, że cały koszt tego obiektu to jest 2 400 000. Dofinansowania z Ministerstwa Sportu uzyskaliśmy 600 000 i jeszcze udało nam się przez lokalną grupę działania pozyskać 490 000, więc samo dofinansowanie to jest na poziomie ponad 1 000 000 zł. Obiekt przyda się, żeby odpoczywać i a propos odpoczywania i aktywnego spędzania czasu, to na koniec temat placów zabaw. Będą, pojawią się. Tak, zrobiliśmy właśnie przetarg, gdzie będziemy budować w sumie 8 placów zabaw. Pierwsze 6 będzie jeszcze w tym roku w miejscowości Rząśnia, Zielęcin, Stróża, Rekle, Suchowola i Będków. Natomiast 2 place zabaw w Gawłowie i w Żarach powstaną później ze względu na to, że nie dysponujemy tam jeszcze gruntami, na którym moglibyśmy te place zabaw stworzyć. Natomiast jest to bardzo ważne, ponieważ społeczeństwo gminy Rząśnia jest coraz młodsze, mamy coraz więcej jakby małych dzieci, więc kontakt, który mam z młodymi mamami, spowodował też to, że dzięki Radzie te place powstają. Ja przypomnę, że mamy 2 nowoczesne bardzo w gminie szkoły, więc to mnie niezmiernie cieszy, że tych dzieci na terenie gminy Rząśnia przybywa. Pamiętam, kiedy w Wieluniu zapowiadaliśmy, że powstaną place zabaw. Burmistrz Antczak podkreślał, że zależy mu na tym, żeby przyciągać do miasta także rodziców z małymi dziećmi, żeby nie odstraszać ich. Też pan tak postrzega pojawianie się nowych placów zabaw, to jest potrzebne, żeby rodziców tutaj zatrzymywać na swoim terenie? Tak, to jest bardzo potrzebne, bo nie tylko praca powoduje, że młodzi rodzice zostają, tak jak na przykład w gminie Rząśnia, ale również cała infrastruktura, czyli to otoczenie, czyli ładne miejsca, place zabaw, miejsca do wypoczynku, no i również komfort życia poprzez dobre drogi, niskie podatki, a to wszystko w tej chwili proponuje właśnie gmina Rząśnia. I będą nowe place zabaw także w gminie Rząśnia. I tą dobrą informacją przede wszystkim dla najmłodszych kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani, dziękuję państwu.